Wariusz Max. To jest szok kosmiczny jeszcze do tej pory. To nie jest twoja zasługa, czy też Roberta, tylko to jest coś niekontrolowanego? Nie wiem, czemu można to przypisać. Szczęście. Ja powiem, że rzeczywiście jest to zasługa wyższych sfer. Dlaczego? Dlatego, że spotkaliśmy się już podczas festiwalu, w którym zdobyliśmy główną nagrodę, czyli Grand Prix, na jednym z chodników, że tak powiem, z Sopotu. I tam Kasia dostała naszą koszulkę, jako jedna z dwóch osób. W sumie tą drugą osobą była jej siostra, więc można powiedzieć, że obie siostry otrzymały... Po prostu nieśmy dwie koszulki. Ale daliśmy... wtedy były jeszcze fankami. Tak, Kasia w ogóle nie znaliśmy To znaczy, powiedzmy... Przypadek. Przyznaję, nie byłam nigdy wcześniej fanką zespołu. Była fanką. Nie byłam. No to ale jak zobaczyłaś ich w Sopocie na molo, to zachciało? Nie, nadal nie było. No to w takim razie co sprawiło, że w szansie na sukces właśnie wystąpiłaś w programie, w którym śpiewano piosenki Wariusz Max? Kiedy się bierze udział w eliminacjach, wtedy jeszcze nie wiadomo, z jakim wokalistą czy z jakim zespołem będzie nakręcony program. Natomiast potem, kiedy się dowiedziałam, że to jest program właśnie z Wariusz Max, to było wrażenie dosyć pozytywne, jednak nie zrobiło na mnie zbyt dużego wrażenia, szczerze mówiąc. Potem jednak oczywiście taki stan rzeczy pozostawał do momentu, gdy znałam tylko dwie ostatnie płyty, natomiast po przesłuchaniu dwóch pierwszych płyt zespołu The Beginning i The New Shape stwierdzam, że z całą pewnością, że jest to najlepszy zespół w Polsce. Kiedy bierze się udział w takim programie jak Szansa na Sukces, to idzie się z jakim nastawieniem? Czy po to tylko, żeby dobrze spędzić czas, czy z determinacją, to jest właśnie szansa na sukces, zacznę karierę? Nie, w moim przypadku była to przede wszystkim zabawa. Ja przyjechałam do programu po to, żeby poznać wielu nowych ludzi. Było bardzo miło i sympatycznie. Bardzo dobrze się bawiłam, a to, że ta zabawa będzie miała taki swój finał, po prostu nie przypuszczałam. Bardzo się z tego cieszę. Robert, kiedy okazało się, że Anita nie będzie już z wami śpiewała, to czy od razu pomyślałeś o Kasi, czy to z innych przyczyn zatelefonowałeś, nie wiem, w jaki sposób skontaktowałeś się z nią? Nie, to był również przypadek. Nie wiedzieliśmy, znaczy wiedzieliśmy już, że Anita nie będzie z nami śpiewała i jak gdyby już tam powolutku w naszych umysłach rodziła się myśl, żeby poszukać nowej wokalistki. Szansa na sukces była jedna z tych kolejnych etapów, w których człowiek myśli, patrzy, słucha. No i dobrze się stało, że ta szansa na sukces połączyła nas. Ja myślę, że Kasia wspaniale się sprawuje w zespole i naprawdę jest to zawodowiec. To jeszcze jedno pytanie do Kasi o ten początek. Jak to jest, kiedy, nie wiem w jaki sposób to się stało, a wyobrażam sobie, że siedzisz sobie w domu, że jesteś czymś zajęta i nagle dzwoni telefon, czy nie chciałabyś śpiewać w zespole Wariusz Max? A to było troszeczkę inaczej, bo najpierw zadzwonił do mnie Rafał, saksofonista, i spytał, czy nie mogliby przyjechać chłopcy do mnie do domu, do Działdowa. Oczywiście ja się zgodziłam, już jasna. Przyjechali na drugi dzień. Rozmawialiśmy bardzo długo i w końcu padła propozycja. Od chłopców dowiedziałam się, że zespołu odchodzi Anita. Przekupi inną spączkę. Dowiedziałam się właśnie, że Anita odchodzi i chłopcy zaproponowali, żeby wejść na jej miejsce. Oczywiście nie zgodziłam się od razu, jednak wiedziałam, że powiem tak, ponieważ to jest propozycja nie do odrzucenia. Bo z okna jeszcze wyglądałem jak szliśmy do wozu. Bardzo duża szansa i jeszcze tego samego dnia dałam odpowiedź. Nowa płyta, Ego. Czyje ego? Czy nasze, jakie ego? Nasze ego, dlatego ten tytuł jest adekwatny do materiału. Prawie każdy coś dał od siebie na tej płycie, jeśli chodzi również o kompozycję, co jest ewenementem w zespole Wariusz Max. Czyli zmieniła się nie tylko wokalistka? Zmieniła się nie tylko wokalistka, zmienił się troszeczkę styl płyty, aczkolwiek nie styl muzyczny, tylko styl, że tak powiem, wykonawczy. Tutaj jeśli chodzi o stronę kompozytorską oczywiście. Ale muzyka zostaje nadal ta sama, przeważa muzyka pop, z elementami oczywiście rocka, nawet jazzu, ale pop dominuje i pop w znanym, starym stylu grupy Wariusz Max. Czy to są piosenki pisane w momencie, gdy wiedziałeś już, że będziesz śpiewała je Kasia? Tak, oczywiście. To są piosenki pisane w ostatniej chwili. Został repertuar bardzo przeczesany, że tak powiem, muzycznie. Zostało bardzo dużo kompozycji odrzuconych, być może słusznie lub nie, ale zostało odrzucone ze względu właśnie na warunki i wokalne Kasi i styl płyty, żeby ten styl był jednak jak najbardziej zbliżony do tego, co robiliśmy. Wiedziałeś już, jak Kasia śpiewa, a jak było z tekstami, bo większość też napisała Kasia. Czy wiedziałeś, że ma talent, że potrafi nie, to robić? Nikt z nas nie wiedział. Kasia nie chciała pisać tych tekstów na początku. My też się obawialiśmy, wiadomo, matura. Tego czasu było bardzo mało, jednak no, spełniła. Spełniła chyba swoje jakieś tam marzenia, mam nadzieję. My również jesteśmy bardzo zadowoleni z tych tekstów. Teksty powstały szybko, sprawnie i Kasia szybko naprawdę śpiewała w studiu, czyli wykonywała. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak się pisze słowa do muzyki Roberta?
W ogóle pisanie tekstów jest rzeczą dosyć trudną. Przyznam, że to był mój pierwszy kontakt z tego typu pracą, jednak był dosyć trudny. Bardzo dużo pomógł mi Andrzej Ignatowski. Ostatecznie na płycie znajdą się również dwa jego teksty. Pozostałe teksty to moje autorstwo. Jednak generalnie jest to rzecz dosyć trudna i bez względu na to, do czyjej muzyki się to pisze, to jest to doświadczenie dosyć trudne. To jest trzecia płyta z serii trzyliterowych na literę E. Tak. Ile jeszcze takich słów masz za nabrzeń? Emu, Elf, Ego, co dalej? Kilka. Myślę, że kolejna będzie również z tej serii. Dziękuję bardzo. Czytana, z dobrymi znajomościami.